Do projektu przystępujemy już drugi raz. W ubiegłym roku braliśmy udział w grze miejskiej, która nas bardzo mocno zainspirowała podczas szkolenia dla opiekunów. I również w tym roku z niecierpliwością czekaliśmy ogłoszenia kolejnych ścieżek. Jak tylko się ukazała, mówię, że słuchajcie, jest, więc natychmiast zabrały się do pracy i do szybkiego wyboru. Zanim pojechałam na szkolenie, one już sobie upatrzyły kronikę sportową i że to na pewno będzie to. Celem naszego projektu jest pokazanie dzieciom, jak można spędzać czas, że ich rodzice kiedyś, zamiast siedzieć przed komputerem, grali w gumę, grali w klasy, nie potrafili się nudzić. Wypożyczyłyśmy książki ze starymi grami, gdzie było ich bardzo dużo, więc miałyśmy szeroki wybór, tam były wszystkie zasady. Pytałyśmy naszych rodziców i naszych dziadków. Skoro Mikołaj łączy pokolenia, no to stwierdziłyśmy, że będziemy Mikołajkami. I jeden z dziadków, któremu bardzo dziękujemy, uszył nam spódniczki. Spotykałyśmy się co piątek po szkole, zazwyczaj trwało to tak do godziny 16-17. Pierwsze spotkania to były organizacyjne, ustalałyśmy jak to wszystko będzie wyglądało, godziny naszych spotkań. Na późniejszych przygotowywałyśmy parawany, takie rzeczy do gier, które są potrzebne. Na Facebooku założyłyśmy fanpage'a Mikołaj łączy pokolenia. Na zebraniach w naszej szkole poszliśmy do dzieci z klas drugich i rozdawałyśmy im cukierki z zaproszeniami, żeby przyszły ze swoimi rodzicami i dziadkami. Moja rola w projekcie to była taka doradcy. Ja siedziałam ze swoim biurkiem, czasami wyszłam i gdzieś tam coś mówię, słuchajcie, trzeba to i to zrobić. Przychodziły i tak, proszę panią, a to jest fajne? Tak, fajne, robimy. A to się pani podoba? Ja mówię, to się ma wam podobać? Nie mi, mówię, to wy jesteście organizatorami. Przede wszystkim, planując takie działanie, musimy pamiętać o czasie, który niebłagalnie ucieka i zaplanować wszystko ze szczegółami. Najbardziej w sumie jestem dumna z tego, że to nam wyszło, że przychodzą już osoby i widać radość na twarzach dzieci, ten uśmiech i też rodzice zainteresowali się i przyszli, także to jest chyba najlepsze. Wszystkim udział w takim projekcie, bo jest naprawdę interesujący. Dowiadujemy się, w jakie gry grali nasi rodzice czy dziadkowie. Jest przy tym dużo pracy, ale też dużo zabawy, ponieważ próbujemy te gry i też się świetnie przy tym bawimy.